Jedziesz ze swoją przyjaciółką Anią przez dzikie australijskie pustkowia. Słońce razi bardzo mocno, ale zauważasz tłum uroczych kangurów, które skaczą wokół ciebie. Zatrzymujesz samochód i wysiadasz, aby sfilmować je swoim telefonem. Robisz nawet relacje na żywo, chcąc zaimponować swoim przyjaciołom i znajomym. Nagle jeden z kangurów rozpędza się w twoją stronę, gotowy do ataku. W porządku. Zatrzymajmy się tu na chwilę, zanim tobie lub twojej przyjaciółce stanie się krzywda. Kangury mają niezwykle silne nogi i mogą skakać w górę na wysokość około 9 metrów. Te silne nogi pozwalają im również podskakiwać z prędkością do 50 km na godzinę, czyli o wiele szybciej niż przeciętny człowiek. Jeśli więc myślisz o ucieczce przed tłumem rozwścieczonych kangurów lub pojedynczym kangurem, to nie rób tego. Będą cię gonić i powalą cię na ziemię, zanim zdążysz osiągnąć swoją maksymalną prędkość. Kangurze ogony także są bardzo silne i czasami działają jak piąta kończyna, na przykład kiedy zwierzaki pasą się na polu. Kangury na ogół jedzą trawę tak jak krowy, ale żywią się również krzewami, mchem, a nawet grzybami. Ich ogony są niezbędne do utrzymania równowagi. Te niezwykłe ssaki mogą osiągać prawie 2 metry wysokości, z czego połowę stanowi ich ogon. Wróćmy do waszej sytuacji. Kangur znajduje się zaledwie kilka metrów od was. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest ochronienie swojego ciała. Obróćcie się na bok i wyciągnijcie rękę. Upewnijcie się, że wasza głowa jest poza zasięgiem zwierzęcia. Ich łapy mają bardzo ostre pazury, więc nie chcielibyście otrzymać od nich ciosu, zwłaszcza w głowę. Kangury atakują obiema nogami, co oznacza, że opierają ciało na ogonie i wysuwają obie łapy, aby kopnąć napastnika, czyli Anię i ciebie. Ich stopy są ogromne, co czyni je jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Macie jeszcze chwilę, więc razem z Anią przybieracie odpowiednią pozycję i przygotowujecie się na atak kangurów. I akcja! Kangur staje z wami twarzą w twarz, jak bokser na ringu. Podchodzi bliżej, ale wy znajdujecie się w odpowiedniej pozycji, aby jak najbardziej ograniczyć potencjalne obrażenia. Nawet jeśli wiecie, jak się bronić, starcie z mierzącym 2 metry zwierzęciem nie jest najlepszym pomysłem. Najlepszą rzeczą, którą możesz teraz zrobić, to powolne wycofanie się, bez zaskakiwania zwierzaka. Nie odwracaj się do niego plecami, bo może cię zaatakować z zaskoczenia. Daj mu do zrozumienia, że wygrał tę walkę. Nie nawiązuj kontaktu wzrokowego, a jeśli możesz, schowaj się. Obserwując te australijskie zwierzęta z daleka, mogłeś przeoczyć pewne znaki ostrzegawcze. Kangury nie tupały nogami, bo cieszyły się na twój widok. W ten sposób dawały ci znać, żebyś się nie zbliżał. Wtedy jeden z nich podskoczył do ciebie, stanął wysoko na nogach i napiął mięśnie, aby pokazać swoją dominację. Ale największym błędem było to, że zjechałeś na pobocze, gdy one spokojnie się tam pasły, uznały cię za zagrożenie i przeszły w tryb obronny. W stadzie dostrzegasz kilka młodych kangurów, które wystawiają głowy z toreb swoich matek. Samice kangurów mają na brzuchu worek z fałdy skóry, w którym mieszkają młode. Kiedy się rodzą, są wielkości winogron, ale później rozrastają się do wielkich rozmiarów. Dopiero po 10 miesiącach życia są na tyle dorosłe, że mogą wyjść z torby mamy i skakać samodzielnie. Ty i Ania przetrwaliście tę konfrontację. Ale co się stanie, gdy staniecie twarzą w twarz z 40-metrowym kangurem? Żartuję, nie będziemy wykraczać poza rzeczywistość. Natomiast bardzo trudno byłoby zmierzyć się z niedźwiedziem grizzly. Po pierwsze, musisz wiedzieć, że te zwierzaki mogą wydawać się bardzo urocze, kiedy zbierają jagody lub po prostu wspinają się po pniach drzew. Ale ich ciemna stroda jest jeszcze straszniejsza niż u kangura. Urządzacie sobie za nią mały piknik, gdy nagle zbliża się do was niedźwiedź grizzly, który wyczuł zapach pysznego jedzenia. Nie panikujcie, zatrzymamy czas, żebyście mogli się zastanowić, co robić. Ogólnie rzecz biorąc, najlepszym sposobem na przeżycie ataku grizzly jest całkowite uniknięcie go. Te zwierzęta to wędrowcy, którzy zawsze szukają najlepszych miejsc do zdobycia pożywienia. Ich zmysł węchu jest niezawodny i właśnie dlatego nos zaprowadził misia prosto na wasz piknik.
Niedźwiedź jest bardzo blisko was, ale nie ma powodu do paniki. Pokaż mu, że jesteś tylko gościem na jego terytorium. Odsuwaj się powoli, mówiąc niskim i spokojnym tonem. Niedźwiedź musi wiedzieć, że mu się podporządkowujesz, ponieważ to on jest dominującym stworzeniem na tym spotkaniu. Konfrontacja z nim wiąże się z dużym napięciem, więc nie odwracaj się i nie uciekaj, bo wówczas zwierz po prostu zacznie cię gonić, a w tym wyścigu nie wygrasz. Niedźwiedzie są szybsze od ludzi, potrafią pływać i wspinać się na drzewa. Jeśli więc nie możesz rozwinąć skrzydeł i odlecieć, nie próbuj uciekać przed niedźwiedziem grizzly. Poza tym należy również unikać kontaktu wzrokowego. Podobnie jak słodkie i milutkie kangury, niedźwiedzie traktują tę sytuację bardzo poważnie i obserwują każdy twój ruch. Bezpośredni kontakt wzrokowy traktują jako oznakę agresji, tak jakbyś chciał rzucić im wyzwanie. Grizzly lubią też tak zwaną grę w cykora. Czekają na twój ruch, a nawet udają atak, aby sprawdzić, jak zareagujesz. Tak czy inaczej, musisz bronić swojego stanowiska. Jeśli niedźwiedź opuszcza głowę i wysuwa szyję w twoją stronę, to znaczy, że chce na ciebie zaszarżować. Ponieważ zatrzymaliśmy czas, na razie nie możemy być pewni, jaki będzie jego następny ruch. Wróćmy więc do akcji, aby zobaczyć, co zrobi. Pamiętaj, że będziesz musiał zaplanować swój następny ruch w zależności od ruchu niedźwiedzia i akcja. Jak na razie grizzly nie wykazuje żadnych oznak agresji, jest po prostu zaciekawiony otoczeniem. Pamiętaj o naszej radzie. Żadnego kontaktu wzrokowego. Okej. Niedźwiedź wykazuje teraz pewne oznaki agresji, co oznacza, że może cię zaatakować. Stań na swoim miejscu. Zbliża się. W takiej sytuacji najlepiej jest całkowicie poddać się zwierzęciu, kładąc się twarzą w dół do ziemi i zasłaniając głowę rękami. Nie ruszaj się. Być może niedźwiedź zrozumie, że się mu poddajesz i odejdzie. Czasami pozostają w pobliżu przez jakiś czas, zanim zostawią cię w spokoju. Na szczęście temu niedźwiedziowi zależało tylko na jedzeniu z pikniku. Chwycił więc kanapki i uciekł. Tym razem mieliście szczęście. Gdyby jednak was zaatakował, musielibyście z nim walczyć na wszelkie możliwe sposoby. Do pomocy można wykorzystać przedmioty znajdujące się w pobliżu. Najlepiej z całej siły celować w najbardziej wrażliwe miejsca, takie jak oczy i nos niedźwiedzia. Pumy wyróżniają się spośród innych drapieżników tym, że są doskonałymi tropicielami. Wędrujesz po lesie i nie zdajesz sobie sprawy, że masz obok siebie nieproszonego gościa. Będą cię śledzić, jeśli uznają, że nadajesz się do zjedzenia i mogą zaatakować z zaskoczenia, jeśli tylko wyczują, że nadszedł właściwy moment. Te olbrzymie koty zazwyczaj nie rzucają się na ludzi, ale kto wie, co może im przyjść do głowy. Zasady postępowania w przypadku spotkania z pumą są takie same, jak podczas konfrontacji z innymi zwierzętami. Stań na swoim miejscu i nie uciekaj. Ucieczka tylko sprowokuje kota, a on na pewno cię dogoni. Pumy są silne i mają bardzo szybki refleks. Natura wyposażyła je w potężne pazury, a ich zęby są jeszcze bardziej przerażające. Nie chcielibyście, aby taki zwierz was gonił? Zatrzymajmy ponownie czas, abyś mógł dowiedzieć się, co robić. Stojąc w miejscu, spraw, byś wydawał się większy od pumy. Tak jest, podnieś ramiona i wypnij klatkę piersiową. Zawsze utrzymuj kontakt wzrokowy, aby zaznaczyć swoją dominację. Nie musisz sprawiać wrażenia słabszego lub uległego wobec kota, tak jak w przypadku grizzly lub kangura. Wręcz przeciwnie, powinieneś pokazać, że jesteś od niego silniejszy. Nie schylaj się więc ani nie trać głowy. Kot obserwuje każdy twój ruch. Kolejne kroki zależą od pumy. Wracamy do działania, dobrze? Wygląda na to, że puma wykazuje oznaki agresywnego zachowania. To twardy kotek i nie chce przegrać tego starcia. Jeśli przybieranie groźnej pozy nic nie daje, spróbuj machać rękami i krzyczeć na cały głos. Możesz także spróbować rzucić w kierunku kota kamieniami, aby go odstraszyć. Najwyraźniej puma jednak chce zaatakować. Bez względu na wszystko, trzymaj się twardo swojego stanowiska. Po chwili puma poddaje się i ucieka. Wygrałeś to spotkanie. Tym razem ci się udało. Ale nie oznacza to, że w przyszłości będzie tak samo. Jeśli kiedyś puma cię zaatakuje, jedynym wyjściem będzie walka. Znajdź wówczas w pobliżu jakieś przedmioty, którymi będziesz mógł się posiłkować i nie dawaj za wygraną.